bardzo. Jest niedziela 6 czerwca, nasz trzeci dzień pobytu w Borach Tucholskich i dzisiaj wybieramy się w takie dosyć ciekawe miejsce. Z racji tego, że kończy się długi weekend i jest niestety strasznie urwanie na tych typowych takich miejscach znanych, komercyjnych tutaj na Kaszubach, to sobie odpuszczamy i udajemy się nad jeziorko ukryte w lesie, które jest jednocześnie rezerwatem przyrody. Także zapraszamy serdecznie na relację. Wygląda w ten sposób, że musimy tutaj sobie brzegiem tego młodnika iść. Jest taka ścieżka tam do góry i później w lewo. Najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że jeździliśmy tutaj przez 2 lata, zanim zorientowaliśmy się, że jest takie miejsce tutaj w lesie. Bo tak naprawdę zawsze na grzyby człowiek tutaj chodził na jesieni i nigdy się tam nie zapędzał akurat w tą część. I tak naprawdę w zeszłym roku dzięki mapie Google okazało się, że za tym laskiem jest po prostu ukryte w środku jezioro, które jest rezerwatem przyrody. Także dzisiaj się właśnie wybieramy w to miejsce z nadzieją, że będziemy tam akurat sami. Tam widzimy włóczy kija, idzie już sobie spokojnie, za chwilkę do mnie dołączy i już niewiele nam zostało. Dzisiejszym zrezygnowaliśmy z rowerów, żeby trochę nasze zadki mogły odpocząć, jak się cały rok nie jeździ i tylko na urlopie, no to wtedy robi się problem. Także dzisiaj podjechaliśmy sobie tutaj i idziemy z buta, z plecaczkami. W tym momencie zbliżamy się do tablicy informacyjnej, że jest to rezerwat przyrody, jezioro małe Łowne. A jest to taka, jest nazwa troszeczkę przekorna, bo na tym jeziorze jest zakaz połowu ryb. Tutaj przed nami widzimy sosenkę oznaczoną takim żółtym paskiem. Jest to drzewo nasienne, czyli takie, z którego pozyskiwane są szyszki, a później z nich są wyłuszczane nasionka. Tutaj na Kaszubach w miejscowości Klosnowo jest taka wyłuszczarnia szyszek. Kiedyś tam byliśmy, ale jako tako zwiedzanie jest tylko dla grup zorganizowanych. Także niestety udało się zobaczyć to tylko i wyłącznie z zewnątrz. Ja wiem, że znajdzie się ktoś, kto mnie zjedzie, że idę do lasu w klapkach i na pół roznegliżowana, ale dzisiaj jest blisko 30 stopni temperatury. Przed wyjściem żeśmy się wypsikali mugą, także mam nadzieję, że kleszcze nie zaatakują. Także wiem, że jakieś odzienie powinno być
pełne długie spodnie i długi rękaw, ale w pewnych warunkach się po prostu nie da. Mniej więcej z tego miejsca już widać zalew, tą wodę, znaczy zalew, jeziorko. Także za chwilkę tam podejdziemy do tablicy informacyjnej i my mamy tam jeszcze taki kawałeczek, dosłownie tam na cypel się dostać. Także jeszcze troszeczkę tym lasem sobie musimy przejść. I zbliżamy się tutaj do tablicy informacyjnej. Rezerwat przyrody, jezioro Małe Łowne. No i tutaj, jak wspominałam wcześniej, na terenie rezerwatu zabrania się między innymi rybactwa. Tutaj po prawej stronie widzimy bagno zwyczajne, które w Polsce jest pod ochroną. I widzę, że o tej porze roku ładnie kwitnie, ładne białe kwiatuszki. Bagno wiem, że kiedyś stosowano właśnie między innymi na mole. Także ma właściwości takie, a nie inne, ale w Polsce nie wolno go zrywać. Po mojej lewej stronie mamy widok na jeziorko, taką powaloną kłodę i właśnie gdzieś tutaj się na dzisiejszy biwaczek rozbijemy. Thank you.
udało się tutaj troszeczkę tych szyszeczek odgarnąć i rozbiliśmy tutaj tylko kocyk, żeby sobie pobiwakować, że tak powiem, miło spędzić czas. Także zrobię sobie teraz kawki. Buczyki ma herbatę w termosie, także nie ma problemu. I co? I przystępujemy do jakiegoś obiadu dla Włóczyki? O! Jak tam Włóczyki? Później. Już mamy w pojemniku przygotowane wcześniej składniki, troszeczkę warzyw. Tutaj jest mięsko wołowe w sreberku. Także za chwilkę będziemy to wysmażać i szykować. We'll be right back.
kotleciki. Podano do stołu. A raczej podano do sosenki? Można by rzec. I tak wygląda sytuacja, jest godzina 19:30. Tutaj w tym obszarze mieliśmy rozłożony nasz kocyk, także śladów po nas nie ma, nie zostawiamy. Po raz kolejny jest wszystko posprzątane i doprowadzone do takiego stanu, jakim zastaliśmy. Miejsca będziemy się pomału z Wami żegnać. My udajemy się z powrotem do samochodu, no i niestety wracamy drogę powrotną. Dzionek bardzo, że tak powiem, dzisiaj swobodny, dużo odpoczynku, relaksu. Słoneczko dopisało dzisiaj pogoda, także kolejne miejsce na mapie odhaczone. Także dziękujemy serdecznie za uwagę i do następnego. Hej, pa!